kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką torebkę. Do stworzenia tej torebki będą potrzebne nam dwie włóczki cord yarn, szydełka, nożyczki, obręcz dziewiarska, nici w kolorze lub zbliżonym do koloru włóczki, szczypczyki, bazy geometryczne, trójkąty, kółeczka montażowe, hematyt grot oraz łańcuszek. Zaczynamy od zawiązania supełka, którego nie zaciskamy do końca. W ten sposób. Następnie środek supełka zakładamy na pierwszy słupek i dopiero wtedy go zaciskamy. Żeby zrobić pierwszy rządek torebki, włóczkę musimy zawijać w ten sposób. Czyli pętelkę przekładamy od tyłu słupka, wkładamy w nią włóczkę, tworząc kolejną pętelkę. I znowu pętelkę od tyłu słupka, wkładamy włóczkę i jest kolejna pętelka. Będziemy musieli tak zrobić do 24 słupka. Na 25 słupek nakładamy pętelkę. O, w ten sposób. Następnie owijamy 25 i 24 słupek. Przekładamy dolne oczka z tych słupków. Dolne nad górne. I owijamy od wewnętrznej do zewnętrznej strony resztę słupków do końca tego rządka. W ten sposób, jak jest pokazane. Tutaj ostatni słupek owijamy od zewnętrznej do wewnętrznej strony. Ściągamy sobie ten pierwszy słupek, żeby nam nic nie pospadało. No i teraz będziemy przekładać dolne oczka nad górne oczka. I tak do końca tego rządka. Zobaczymy się po zdjęciu na kolejnym rządku. Następny rządek będziemy robili w ten sposób. Podważamy oczko na słupku i wyciągamy włóczkę spod oczka. I zakładamy to oczko na słupek. I znowu. Podważamy oczko na słupku i wyciągamy włóczkę spod oczka, ściągamy to oczko i zakładamy to, które nam wyszło z włóczki. Ten rządek i rządek z owijaniem w lewą stronę musimy powtórzyć jeszcze każdy po dwa razy. Kolejnym etapem jest zrobienie 40 rządków ściegiem podstawowym, czyli owijamy słupki od wewnętrznej do zewnętrznej strony.
Dochodzimy do ostatniego słupka, który owijamy od zewnętrznej do wewnętrznej. Zabezpieczamy sobie robótkę, przekładając dolne oczko nad górne na ostatnim słupku i ściągamy pozostałe oczka dolne. Zobaczymy się po ściągnięciu wszystkich oczek. Następnie owijamy słupki do lewej strony naszej robótki. Ostatni słupek owijamy od zewnętrznej do wewnętrznej strony. Przekładamy sobie dolne oczko z tego słupka, zabezpieczając naszą robótkę. Pamiętajmy o tym, żeby owijać dość luźno, ze względu na to, że przy ciasnym oplocie będzie nam bardzo ciężko przerobić oczka. Jak wspomniałam wcześniej, musimy przerobić łącznie 40 rządków tym ściegiem. Zobaczymy się po zrobieniu ich na kolejnym etapie dziergania naszej torebki. Mamy zrobione już prawie połowę torebki. Teraz będziemy robić takim ściegiem jak w pierwszym etapie, czyli podważamy oczko na słupku i wyciągamy włóczkę spod oczka. Następnie zdejmujemy oczko i zakładamy pętelkę, którą przed chwilą stworzyliśmy. I powtarzamy tak do końca rządka. Czyli znowu podważamy oczko na słupku, wyciągamy włóczkę spod oczka, następnie zdejmujemy oczko i znowu zakładamy pętelkę. Rządek przerabiany w prawą stronę powtarzamy jeszcze dwa razy, a rządki przerabiane w lewą stronę jeszcze jeden raz, ze względu na to, że zakańczanie tej części torebki zaczniemy od prawej strony. Zakończenie tej części zaczniemy od owinięcia słupka 25 i 24, zdjęcia z obu tych słupków dolnych oczek, przełożenia oczka z 24 słupka nad oczko na 25 słupek, zdjęcie dolnego oczka i to, co nam pozostało, przekładamy na słupek 24. I owijamy słupek, który jest po lewej stronie. Zdejmujemy z niego dolne oczko. Przekładamy to oczko pozostałe na słupek po prawej stronie. Zdejmujemy dolne oczko i znowu przekładamy to, co zostało na słupek po lewej stronie. Czynność powtarzamy do końca tego rządka. Zobaczymy się na końcu. Ostatnie słupki będziemy przerabiać w ten sposób, czyli owijamy słupek po lewej, przekładamy dolne oczko, przekładamy to oczko, co pozostało na słupek po prawej stronie, zdejmujemy dolne oczko, zostało nam jedno oczko, z tym, że nie zdejmujemy go, dopóki nie utniemy około 50 cm włóczki. Teraz będziemy przekładać tą włóczkę przez oczko, zdejmujemy je z obręczy i zaciskamy. Wygląda to na chwilę obecną w ten sposób.
Wygląda to na chwilę obecną w ten sposób. Następnie składamy na pół i oba boki torebki zszywamy ze sobą, aby uzyskać taki efekt. Za moment Wam właśnie pokażę. Zszyłam jeden bok, żeby Wam pokazać, jak to ma wyglądać. I zaraz Wam wytłumaczę, jak to zszyć, żeby Wam też tak wyszło. Najpierw ucinamy około 50 cm włóczki. Szydełko przekładamy przez pierwsze oczka od zewnętrznej strony i przyciągamy włóczkę. Zostawiamy z zewnętrznej strony około 20 cm włóczki na przyszycie baz jako zaczepów na łańcuszek. Przyciągamy sobie teraz tą włóczkę. Teraz wbijamy się szydełkiem w oczko, z którego wychodzi krótszy odcinek włóczki, a następnie wbijamy szydełko w oczko obok oczka, z którego wychodzi dłuższy odcinek włóczki. Zahaczamy sobie ten dłuższy odcinek włóczki i przeciągamy tą włóczkę przez oba oczka. I na chwilę obecną cały czas będziemy pracować nad tym dłuższym odcinku włóczki. Tutaj będziemy jeszcze później sobie bazę przyszywać, także dlatego jest nam potrzebny ten około 20 cm kawałeczek włóczki. Następnie wbijamy się w oczko szydełkiem, w które wkładaliśmy przed chwilą włóczkę, a następnie wbijamy się w oczko obok tego, z którego tą włóczkę wyciągnęliśmy. Zahaczamy nitkę i przeciągamy. Teraz spójrzcie dokładnie, jak to przykładam. Robimy tak do końca tych oczek. Czyli wbijamy się w oczko. Przekładamy przez kolejne oczko i przeciągamy nitkę. Robimy to tak jakby zygzakiem. Ostatnie oczka przerabiamy. Ściągamy sobie nitkę. I teraz mamy właśnie, zostało nam jedno takie oczko. Wbijamy się od środka torebki, żeby przeciągnąć sobie tą nitkę do środka, żeby nam tutaj nigdzie nie wystawała. I wciągamy ją. Teraz przełożymy na lewą stronę. O, tak wygląda środek naszej torebki. Teraz ten kikutek, który sobie wciągnęliśmy, zawijamy sobie tak, żeby zrobić supełek. Robimy supełek. Teraz te nitki sobie po prostu ucinamy. Będziemy mogli sobie również przeszyć to nitką i igłą, żeby, tak jak mówiłam wcześniej, żeby się nie siepało nic, nic nie psuło, nic nie niszczyło.
No i przekładamy na prawą stronę. Tak wygląda część naszej zszytej torebki. Teraz będziemy doczepiać bazę geometryczną jako element łączący torebkę z łańcuszkiem. Bazy przykładamy do boku torebki. Przez środek baz przekładamy włóczkę. Wbijamy się szydełkiem od wewnętrznej strony torebki. I przeciągamy włóczkę. Czynność tą będziemy musieli powtórzyć 3 razy, aby uzyskać mocno trzymający element naszej torebki. Pamiętajcie, aby przeciągnąć dość równomiernie na długości boku bazy geometrycznej, inaczej będzie się nam nieładnie układać baza. Robimy supełek, a nitkę przeciągamy przez oczka, chowając ją, a następnie ucinamy nadmiar włóczki. Mamy zszyte boki, teraz będziemy robić klapkę naszej torebki. Ja tutaj użyłam szydełko rozmiar 9. Teraz będziemy szukać środkowego oczka. Powinno ono wypadać na 12 oczku. Wbijamy się w nie szydełkiem i przeciągamy włóczkę. Od teraz będziemy robić podobnie jak chustę. Robimy 3 oczka łańcuszka i wbijamy się w oczko torebki, z którego przeciągnęliśmy początkowo włóczkę. Robimy oczko ścisłe i stworzyliśmy pętelkę, w środek której będziemy wbijać kolejny rządek klapki. Robimy 2 oczka łańcuszka i wbijamy się szydełkiem w drugie od pętelki oczko torebki. Robimy półsłupek. Obracamy robótkę. I robimy 3 słupki.
Następnie robimy dwa oczka łańcuszka i cztery półsłupki. Teraz będziemy się wbijać w drugie oczko torebki i robimy oczko ścisłe. Robimy dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się w drugie oczko torebki, robimy półsłupek i obracamy robótkę. Teraz nawijamy włóczkę na szydełko i wbijamy się w pierwsze oczko. Robimy słupek. Teraz robimy słupki reliefowe. Wbijamy szydełko za słupkiem z pierwszego rzędu tak, aby słupek był przed szydełkiem. Przewlekamy włóczkę tak, żeby na szydełku były trzy oczka i przerabiamy go jak zwykły słupek. Robimy jeszcze trzy słupki reliefowe. Dochodzimy do szczytu klapki. Wbijamy się w tylnią pętelkę oczka łańcuszka. Robimy słupek, jedno oczko łańcuszka i znowu słupek w tylnej pętelce oczka łańcuszka. Następnie robimy cztery słupki reliefowe i dwa słupki w jednym oczku. Zamykamy rządek oczkiem ścisłym w drugim oczku torebki. Robimy dwa oczka łańcuszka, wbijamy się w drugie oczko torebki, robimy półsłupek i obracamy robótkę.
Nawijamy włóczkę na szydełko i robimy słupek w pierwszym oczku. Następny słupek będziemy robić łapiąc za tylną nitkę oczka poprzedniego rzędu. Tak jak tutaj to właśnie pokazałam. Łapiemy tylną nitkę i przewlekamy jak zwykły słupek. Robimy tak jeszcze 7 słupków. Dochodzimy do szczytu klapki, nawijamy włóczkę na szydełko i wbijamy się w tylną nitkę oczka łańcuszka. Robimy słupek, robimy dwa oczka łańcuszka i robimy jeszcze raz słupek w tym samym miejscu co poprzedni tego rzędu. Robimy tak jeszcze 6 słupków. Następnie robimy dwa słupki, wbijając się pod oczko. I zakończamy rządek w drugim oczku torebki oczkiem ścisłym. Robimy dwa oczka łańcuszka i wbijamy szydełko w drugie oczko torebki, robiąc półsłupek. Obracamy robótkę.
teraz robimy słupek w pierwszym oczku. Wbijamy się pod oczka poprzedniego rządka i robimy tak do szczytu klapki. Jesteśmy przy szczycie klapki. Teraz zrobimy dwa oczka łańcuszka. Słupek w oczku poprzedniego rządka. Następnie zwykłe słupki do końca tego rządka. W ostatnim oczku robimy dwa słupki. Wbijamy się w drugie oczko i robimy oczko ścisłe. Klapka na chwilkę obecną wygląda w ten sposób. Zabieramy się do zrobienia ostatniego rzędu klapki. Robimy trzy oczka łańcuszka. I wbijamy się w ostatnie oczko torebki, robimy półsłupek. Obracamy robótkę. Robimy słupek w pierwszym oczku. Teraz będziemy robić słupki, wbijając się tylko w tylną nitkę oczka poprzedniego rzędu.
Na szczycie klapki wbijamy się w tylną nitkę oczka łańcuszka. Robimy dwa oczka łańcuszka, następnie słupek w tym samym oczku, w którym zrobiliśmy wcześniej słupek, poprzedni słupek. I robimy teraz tak do końca tego rządka. W ostatnim oczku robimy dwa słupki i zakończamy rządek robiąc oczko ścisłe w ostatnim oczku torebki. Torebka jest prawie skończona. Zostaje nam zrobić tylko supełki i pochować końcówki włóczki przy torebce. Musimy również zrobić dwie rzeczy. Koniecznie trzeba doczepić do baz geometrycznych łańcuszek. Zrobimy to za pomocą szczypczyków i kółeczek montażowych. Przyczepione łańcuszki do torebki wyglądają tak. Zostało nam również doszyć grot. Przykładamy grot do klapki, tak żeby oczko klapki wypadało w najszerszym miejscu kamienia. Doszywamy do torebki za pomocą igły i nici w kolorze torebki, bądź też zbliżonym do torebki. Mam nadzieję, że podobał się Wam tutorial. Oto efekt końcowy. Torebka jest całkiem pojemna i przyjemnie się ją nosi, szczególnie jeśli się samemu ją zrobi. Koniecznie pochwalcie się efektami swojej pracy.